Miejmy nadzieję, że już w końcu nadejdą ciepłe dni, a jak nadejdą, to znaczy, że będą imprezy plenerowe. Dzisiaj 6 krótkich porad, jak przygotować się na garden party. Oczywiście imprezy plenerowe, zwane pięknie garden party, mogą być różnego rodzaju. Możemy spotkać się na przykład na garden party w ambasadzie amerykańskiej. Mogą to być urodziny, ale nadal dość w eleganckiej formie, a może to być zwykły, po prostu klasyczny grill. Więc dzisiaj będę starała się dać takie uniwersalne porady, które mam nadzieję sprawdzą się w każdej z tych sytuacji. No i tutaj od razu pierwsza rzecz, która przyszła mi do głowy, gdy myślę sobie o imprezie w plenerze, nawet gdyby ona była elegancka i chciałabym mieć sukienkę, to nie zakładamy szpilek. Po prostu nie zakładamy butów na takim cienkim obcasie, ponieważ jeżeli tylko zdarzy się, że będziemy musiały być na trawie albo przejść przez jakiś trawnik, no to momentalnie będziemy się zapadać i będziemy wyglądać trochę dziwnie. Więc jeżeli już obcasy, to może coś grubszego, może koturny, lepiej, żeby one nie były bardzo wysokie, tylko takie troszkę bardziej klocuszki. Wtedy będą stabilne i nie będą się w taki sposób po prostu zapadały. No ale gdy już jakby wiemy tą taką zasadę obcasową, to jedna z takich rzeczy, która mi przychodzi do głowy, to zawsze należy przemyśleć, jaki jest dress code w danym towarzystwie. Ponieważ jak wspomniałam, mogą być różne imprezy. Może to być z zasady coś, co jest eleganckie, jakieś biznesowe, formalne, wtedy będziemy się ubierać tak bardzo koktajlowo w stylu eleganckim, ale mogą to być urodziny po prostu gdzieś w postaci jakiegoś grilla. No i teraz trzeba się zastanowić, jaki jest dress code w danym towarzystwie. Oczywiście impreza może mieć na dany dress code, na przykład może to być gdzieś w ogrodzie impreza weselna. I wtedy zastanawiamy się, czy to będzie coś bardzo eleganckiego, czy raczej to będzie sielsko-anielsko i będą panowie po prostu w shortach i będzie można się kąpać w basenie. Więc zawsze warto przemyśleć dress code w tej ekipie z tymi osobami, z którymi mamy zamiar się spotkać. Czasem będzie to po prostu bluza dresowa, t-shirt, jeansy, trampeczki i tyle, a czasem właśnie będzie to urocza sukienusia w groszki i jakieś buty na koturnach i do tego po prostu elegancki kapelusz. No i właśnie a propos kapeluszy, to bardzo ważną rzeczą jest to, jeżeli to będzie impreza, która będzie w ciągu dnia, nie zapomnij o tym, żeby wziąć nakrycie głowy. No po pierwsze, nie ma nic gorszego niż ból głowy. Nie wiem, czy on Ciebie dotyka, gdy spędzasz dużo czasu na słońcu, ale mnie zdecydowanie tak. Także na pewno na taką imprezę, która miałaby być na dworze w ciągu dnia, szukałabym jakiegoś kapelusza, ewentualnie to może być czapka z daszkiem, jeżeli właśnie styl tego jakby potrzebuje. No ale to nakrycie głowy byłoby bardzo dla mnie istotne. No ale jak już myślę o nakryciu głowy i w ogóle jeszcze kolejna rzecz, jeżeli to będzie impreza, na której jest alkohol i jest gorąco, no to w ogóle dobrze jest mieć nakrycie głowy, żeby po prostu alkohol mniej uderzał do głowy. Ale już przechodząc do innego, jakby przeciwległego troszeczkę do tego gorąca i nakryć głowy, pamiętaj o tym, że wychodząc po południu albo wieczorem, weź coś do nakrycia na ramiona, to znaczy, że weź coś, co możesz narzucić na siebie, gdyby się okazało, że nagle zrobi się chłodno i będzie Ci po prostu potrzeba dodatkowego ocieplenia, żeby po prostu nie było Ci zimno i nieprzyjemnie. Kolejna rzecz, która jest dla mnie bardzo istotna, to to, żeby mieć torebkę przy sobie. Oczywiście to wszystko zależy od tego, gdzie idziemy, jak duża to impreza jest, czy to jest gdzieś w restauracji, czy jest to u kogoś kameralnie, czy po prostu spotykamy się u przyjaciół na grillu, no to może nie byłaby to dla mnie taka bardzo istotna rzecz, żeby tę torebkę mieć przy sobie, ale gdyby to było właśnie wesele, komunia, coś bardziej takiego w większym gronie, gdzieś, gdzie ta moja torebka mogłaby zaginąć, albo na przykład spodziewam się, nie wiem, jakiegoś super ważnego telefonu i potrzebuję mieć po prostu przy sobie blisko telefon, no to stawiałabym na coś małego, coś, czego nie zakładam na ramię, ale raczej przerzucam przez siebie, czyli jakąś taką crossbody, coś może listonoszkę, no to zależy od stylu, bo może to oczywiście być w cekiny i błyszczące, ale żeby to było coś małego, coś takiego przysłowiowego, gdzie mamy właśnie telefon, klucze, chusteczki, może pomadkę, żeby odświeżyć makijaż. No i ostatnia taka rzecz, która przychodzi mi do głowy, to nie bierz sukienki maxi, ponieważ okaże się, że będziesz ją sobie przydeptywała bardzo często. Także wybierając właśnie długą sukienkę, zwróć uwagę na to, żeby nie była ona po prostu zbyt długa. Może być tak, że na przykład zawsze nosiła się do obcasów, a teraz założysz ją właśnie do płaskich butów, bo będziesz chodzić po trawie. No i sprawdź, czy nie będziesz
po niej deptała. Jeżeli na przykład będą w okolicy dzieci, koty, psy, do których będziesz się schylać, no może być to niewygodne. Jeżeli będzie na przykład gdzieś jakiś teren, gdzie nie będzie trawy, a będzie, nie wiem, ziemia, piasek, może to być jakieś ognisko i chcesz iść w sukience, to raczej wybierz coś krótszego, żeby po prostu nie pozamiatać całego terenu, tego miejsca, gdzie impreza się będzie odbywała. Także to jest moje kilka porad, takie, które w porady w pigułce, jak przygotować się do garden party. No ale oczywiście, nie tylko teoria, ale może też trochę praktyki, także zaraz pokażę Ci stylizacje, które przygotowałyśmy, przykładowe do tego, że możesz je wykorzystać. Jeżeli chciałabyś zobaczyć linki do tych stylizacji, pod tym filmem znajduje się link do mojego bloga, a na blogu te wszystkie linki są tam oznaczone pod zdjęciami. Także zapraszam na inspiracje zdjęciowe. Zaczynamy od sukienki długiej, przewiązanej paskiem w takiej słonecznej kolorystyce żółtej, do tego słomkowy kapelusz. Będzie to fantastyczna stylizacja dla wiosennych typów urody, szczególnie dla jasnej wiosny, no ale oczywiście możesz znaleźć podobny styl tylko w swojej kolorystyce. Sukienka jest przewiązana paskiem, więc ładnie zaznacza talię. Pamiętaj, długość tej sukienki ma ogromne znaczenie. Następna stylizacja to kombinezon. Kombinezony są super efektywne. Efektowne też mogą być, ale efektowne, w piękny sposób pokazują no, trochę taki inny styl. Mało kto nosi kombinezony i tutaj szczególnie myślę takie kolorowe, więc mamy taką opcję, którą możesz dostosować do różnych temperatur. To znaczy, że jest, gdy jest gorąco, masz odkryte ramiona, na górę możesz zarzucić kurtkę jeansową. Pojawia się czerń tutaj i w kapelusiku, i w kurtce, więc w tej wersji kolorystycznej, w tym zestawie będzie się świetnie sprawdzał ten zestaw dla zimowych typów urody, dla czystej zimy, dla ciemnej zimy. Myślę, że nawet chłodna zima dałaby radę. Jest kolorowo, są odbicia koloru, wzór, który pojawia się na kombinezonie, pojawia się również w butach i w torebce. Także jeżeli zdejmiemy to, zdejmiemy te kolory z tego, można na przykład założyć do tego zestawu coś jaśniejszego, na przykład beżową torebkę, beżowe buty, jeansową kurteczkę i na przykład kapelusik, który będzie słomkowy i na pewno zmieni już trochę swój taki charakter. No i wtedy na przykład chłodne lato będzie mogło się skusić na ten zestaw. Kolejny zestaw jest jaśniutki. Jaśniutki, czyli mamy dużo, dużo bieli. Tak naprawdę można by było powiedzieć, że z jednej strony no, każda z nas może taki zestaw założyć. Jeżeli jesteś ciemnym typem urody, czyli zimą, albo którąś z zim, albo którąś z jesieni, mogłabyś wymienić tutaj dodatki na ciemne, czyli ciemny wisior, na przykład wymienić pasek w sukience na ciemny, torebkę też z ciemnymi elementami, espadrylę, na koturnie też ciemne, a jeżeli masz ochotę być taka świetlista, jasna, no to śmiało, pięknie prezentuje ten dekolt ramiona, pięknie zaznacza talię, także jest troszeczkę uroczy, troszeczkę dziewczęcy, a na pewno letni i przyjemny. No i wjeżdża następne zdjęcie, tutaj trochę już bardziej tak elegancko, powiedziałabym, że tutaj właśnie może do garden party w ambasadzie się kłania. Mamy piękną, elegancką sukienkę, która oczywiście nie musi być tylko na garden party, ale zwróćmy uwagę, że jest to sukienka z jednej strony letnia, bo odkryta, z taką kolorystyką, którą no, większość kobiet przyjmie, lepiej lub gorzej, ale większość z nas przyjmie. No i tak naprawdę tej takiej ciężkości, tej elegancji dodaje tutaj torebeczka, która jest taką torebką, którą swobodnie możemy założyć zimą na Wigilię, nie, ona nie świadczy bardzo o lecie. No i mamy czarne, zakryte baleriny. Jeżeli chcemy być właśnie takie bardziej formalne, nie pokazywać stóp, no to tutaj czarne baleriny mogą być i biżuteria z perłami, czyli tutaj znowu gdzieś taki ukłon w stronę takiej elegancji bardziej formalnej. Raczej perły nie kojarzą nam się z plażą, raczej piórka kojarzą nam się z plażą, muszelki, rzemyki, czyli taka bardziej miękka, bym powiedziała,
biżuteria. I ostatnią propozycją jest garnitur. Garnitur, który fantastycznie, zrobiony w taki fantastyczny, bardzo świeży, bardzo, powiedziałabym wiosenny w swojej kolorystyce zestaw przez właśnie białe dodatki. Można oczywiście stać w samym topie, w białym topie i tylko w spodniach. Później można zarzucić, także też pewien rodzaj elegancji, ale już nie takiej formalnej, jak widziałyśmy przed chwileczką. I ostatnia stylizacja, bardzo sportowa, bym powiedziała. Mamy kuloty, mamy t-shirt, mamy torebkę, która jest na pasku takim parcianym, kolorowe okulary, niebieskie trampki, także taki piękny, niebiesko-czerwony zestaw. Ja uwielbiam to połączenie, jest bardzo, bardzo twarzowe, właściwie dla wielu typów urody. Super sprawdzi się oczywiście najbardziej u czystych wiosen, w ogóle u typów wiosennych, ponieważ tej czerwieni jest tutaj bardzo malutko, jest tylko w torebce i troszkę we wzorze, więc tak naprawdę i lato da radę. Gdyby wymienić tę torebkę na różową, no to już w ogóle chłodne lato będzie zachwycone, ale nie byłabym tutaj taka restrykcyjna. Wiele typów urody ją przygarnie, oczywiście tych jaśniejszych, czyli wiosen i lat. Także mam nadzieję, że moje propozycje Ci się podobają. Jeżeli tak, oczywiście daj łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to koniecznie zapraszam Cię. Zrób to i odznacz dzwoneczek, żebyś była powiadamiana o każdym nowym filmie, który pojawi się na mojej liście. Także cóż, życzę wszystkim ciepłego lata, życzę wszystkim fantastycznych imprez, które będą na dworze i oby było ich jak najwięcej, żeby nie lało tyle deszczu co wiosną. Także dzięki za dziś i do zobaczenia następnym razem.